Pomnik nieznanego żołnierza wzniesiony został dla uczczenia żołnierzy poległych w czasie I i II wojny światowej. Ufundowany został przez cech rzemiosł różnych i odsłonięty 1 września 1968 roku. Na pomniku znajdują się inskrypcje upamiętniające zawierciański czyn bojowy. Obok pomnika wybudowano cokoły, na których wykuto listę ofiar zbrodni katyńskiej. W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe, które nie objęło swoim zasięgiem wyżyny krakowsko-częstochowskiej. W 1863 roku rozpoczęło się natomiast kolejne powstanie, styczniowe. I tym razem oddziały polskie aktywne działały na naszym terenie i okolice Zawiercia stały się areną dla wielu bitew i potyczek. Jedną z najważniejszych akcji powstańczych były potyczki oddziałów Apolinarego Kurowskiego i pułkownika Teodora Cieszkowskiego. 22 marca 1864 roku między Zawierciem a Łazami oddział kosynierów Teodora Cieszkowskiego stoczył bitwę z oddziałem rosyjskim. Zginęło wielu Polaków, dowódca został ranny, zginął też kapelan oddziału Cieszkowskiego, Bonaventura Mańkowski. Wydarzenia z tamtych lat upamiętniają symboliczna mogiła powstańcza, znajdująca się między Zawierciem a Łazami, oraz pomnik poświęcony powstańcom styczniowym, zlokalizowany na Wydrze Zielonej. Wydarzenia czasów powstania styczniowego upamiętnia także krzyż powstańczy, znajdujący się przy ulicy 11 listopada. Groby zawierciańskich powstańców zlokalizowane są także na cmentarzu miejskim w Zawierciu, zaś na cmentarzu w Kromołowie pochowany jest Edmund Zachert, dziedzic Kromołowa i Bzowa, komisarz Polskiej Organizacji Wojskowej Pileckiego Rządu Narodowego. To weteran powstania styczniowego, który został przedstawicielem rządu narodowego mimo swojego młodego wieku, gdyż miał tylko 23 lata, mianowano go komisarzem rządu narodowego.